Mariusz Trynkiewicz, szatan z Piotrkowa. Poznajcie jego historię. Po więcej tajemniczych historii zaobserwuj Kryminatorium. Lubiany przez dzieci i znajomych nauczyciel WF-u. Spokojny, inteligentny i niepozorny. Jednak w 1988 roku dokonał czynu, który na zawsze zapisał się w historii Piotrkowa Trybunalskiego, w którym mieszkał. Zwabił do swojego mieszkania trzech chłopców. Tam pozbawił ich życia. Ich ciała wywiózł do lasu i podpalił. Milicjanci szybko wpadli na jego trop, ponieważ wcześniej był już karany. Jako czterokrotny sprawca miał trafić na stryczek, ale ten wyrok zamieniono mu na 25 lat więzienia. Swoją karę odbył już w całości i obecnie przebywa w ośrodku w Gostyninie. Uznano, że na wolności wciąż mógłby sprawiać zagrożenie.